Dzień dobry, kochani, witam Was w dzisiejszym filmie. Dziś będę Wam pokazywać produkty, które skończyłem używać we wrześniu 2020 roku. Troszkę się tych produktów nazbierało. Myślałem, że nie będzie ich tak dużo, ale jest całkiem sporo. Od razu wyjaśnię, że tu nie jest taka kwestia, że zużyłem te produkty od pierwszego do. 30 września, czyli no do, do 28 września, ponieważ nagrywam 28 w poniedziałek. Natomiast to chodzi o to, że ostatni raz te produkty zużyłem, one mi się już zakończyły, albo zdecydowałem, że już więcej ich nie będę używać, jeżeli mi produkt nie spasował, właśnie we wrześniu. Także niektóre z nich używałem. Kilka dni, kilka tygodni, jeden raz oczywiście, a niektóre używałem kilka miesięcy. No, żeby nie przedłużać, zacznijmy od produktów, niekoniecznie kosmetycznych, ale jest to z firmy Avon. Taki dyfuzor, czy dyfuzor, jak to nazwać chyba dyfuzor zapachowy. On tu ma takie, wiecie, wypustki, takie są patyczki i wtedy pachnie. Bardzo lubię tą serię z Eivonu. Jak praktycznie, jak mi się kończy taki jeden zapach, to sobie kupuję kolejny z katalogu. Zawsze jest jakiś tam zapach w promocji, w katalogu. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu produkty, to bardziej jestem zadowolony z, z tych produktów, z. Oriflame, właściwie tam jest jeden tylko taki produkt z linii Swedish Spa, jest jeden morski zapach, ale różnica jest taka, że ten produkt pewnie kosztuje około 20 paru złotych, to jest cena katalogowa i on tak wystarcza na miesiąc. Natomiast ten produkt z Oriflame kosztuje Według katalogu oczywiście 39 zł w promocji i różnica jest taka, że jest dużo opakowanie i spokojnie wystarczy na 4 miesiące. Nawet jak się doleje wody to może i kolejny miesiąc też być używany i nadal roztacza się piękny zapach. Także ja sobie wymieniam. Raz na kilka miesięcy stosuję właśnie produkt z Oriflame. I żeby sobie zmienić te zapachy, to też od razu korzystam z Eivonu, bo chociaż wiem, że chociaż ten zapach jest wystarczający na mniej czasu. Ale uważam, że naprawdę w porządku. Oferta. Zachęcam do korzystania, jeżeli ktoś lubi tego typu produkty. No i cóż, kremy do rąk. I tutaj mamy cztery kremy do rąk. Z firmy Faberlic, pierwszy seria Verbena. To jest pięknie pachnący krem do rąk. Kwiatowy zapach, taki świeży, przyjemny, aromatyczny zapach. Krem jest dobry do rąk troszeczkę tak na początku jest takie dziwne uczucie, takie jakby lekkie takie mrowienie pieczenie na tych dłoniach i po prostu potem znika, on się dobrze wchłania, także z tej linii byłem zadowolony, w ogóle ta seria Verbena jest w Faberlicu ciekawa najbardziej jestem zadowolony z tej nowości z Oriflame, seria Butanicals Czyli to jest ta linia wegańskich, naturalnych produktów. One nie są najtańsze, ale to jest jak na razie najlepszy krem do rąk, jaki miałem. Pięknie pachnie, zawiera. Kilka składników mineralnych, które mają wpływ na kondycję skóry i na odżywienie. Także jak najbardziej będą z tej serii kremy do rąk kupował. Oczywiście mam troszkę tych zapachów, więc zanim dojdę do kolejnego produktu, który, tego, tego kremu, który kupiłem, to upłynie trochę czasu. No i oczywiście. Planet Spa z Avonu, to już jest seria, którą bardzo lubię. To są takie bardzo poręczne kremiki w małym opakowaniu 30 ml. Nie należą do, do najtańszych, ale naprawdę te 7-8 zł warto zapłacić za taki mały kremik, bo to są naprawdę porządne i treściwe kremy. No i pięknie pachną. No szczególnie ten zapach jest taki orientalny, luksusowy, przyjemny. Czemu nie. Natomiast tu jest moje takie rozczarowanie tym kremem glicerynowym z Avonu. Zdaje się, że już nie ma tego kremu w ofercie. Ja tam kiedyś słyszałem bardzo dobre opinie o tym kremie i takie żale, że, no, że już jest wycofany z produkcji, z oferty. Natomiast tak, ja użyłem go dwa razy i jeżeli chodzi o samodziałanie, rzeczywiście o zmiękczanie, wygładzanie cery, to jest on bardzo dobrym kremem. Natomiast ja ym, nie lubię kremów, które pachną staryną. A ten niestety pachnie taką staryną, y, takim y, ym, Woskowym zapachem, więc to zupełnie mi nie pasuje, i mimo że to jest naprawdę dobry krem, to ja tego zapachu znieść nie mogę. Także niestety, ale po dwóch użyciach, no nie mogłem się przekonać dalej i no niestety, ale rezygnuję z niego. Wielka szkoda, więc jeżeli komuś nie przeszkadza, proszę bardzo, może używać tego typu takie niezbyt zapachowe produkty, które pachną zwyczajnie naturalnie składnikami, bo. Ten zapach staryny to po prostu zwyczajnie pochodzi ze składników kremu, które zostały użyte w recepturze. Dobrze. W trakcie lata obecnego używałem te kremy Avon Care Sun Plus. On już używam drugi sezon, ponieważ ich, te kremy można używać dwa lata. 24 miesiące po otwarciu one nadal są ważne, natomiast no już stwierdziłem, że. To już jest drugi sezon, w których ten, te kremy yy, używam i już naprawdę trzeba yy, na kolejny sezon, przyszły rok, to już po prostu trzeba kupić sobie nowe produkty yy, z wysokim SPF-em. I powiem tak, ogólnie kremy, yy, to jest krem i balsam, one spełniały swoją funkcję, rzeczywiście po nasmarowaniu yy, dawały tą ochronę, yy, mocno mnie tak yy, Czoło i, i moja łysina nie piekła za bardzo, nie, nie, że tak powiem, nie była podatna na promienie słoneczne. Ja czapek nie noszę, raczej z daszkiem. Lecie, ponieważ zależy mi, żeby nawet troszkę tam się opalić, ale wiem, że stosuje się je 20 minut przed wyjściem. Z domu. Także ja tak stosowałem się do tej, do tej reguły, żeby tak te przynajmniej 20 minut parę wcześniej się nasmarować tym kremem, ponieważ on wtedy dokładnie zaczyna działać. Natomiast jest jeden taki mankament tych kremów, że one są nie wiem czy tłuste, może nie są tłuste, tylko że one tak do końca się dobrze nie wchłaniają. I tworzą taki film. Właściwie tak bym się oliwą, olejem posmarował, a nie kremem. I potem to wszystko, jak było gorąco, ciepło, to mi tak wszystko spływało. Więc to jakby taki jest jeden minus stosowania tych kremów. Nie wiem, czy w ogóle te kremy takie przeciwsłoneczne, mocno z wysokim SPF-em, taką mają charakterystykę. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale tak mówię. No, tylko ze z tego względu, że jeszcze. Opakowanie jest pełne. One już służą mi drugi sezon. Dlatego po prostu mówię im dziękuję. I na przyszły rok kupią sobie inne produkty no, do ochrony słonecznej cóż tu dalej mamy, włosy bardzo rzadko u mnie są produkty do włosów, właśnie typu szampon czy odżywka z tego względu, że ja mam bardzo mało tych włosów i u mnie taki szampon to naprawdę używany jest bardzo, bardzo długo skusiłem się na tą serię Weather Resist z linii HairX Oriflame i powiem tak, jestem bardzo zadowolony z tych produktów może tak, nie na piątkę, tylko na czwórkę. Piątka by była, gdyby był inny zapach, troszkę ten zapach taki m, kremowy, taki. Y, on do końca mi nie pasował, dlatego jest tylko czwórka. Piątka by była, ponieważ ogólnie sam szampon jest świetny, piękna piana się tworzyła, mocna, taka nawet jak spływałem włosy, to jeszcze po prostu w wannie była ta piana, widać, że się mocno trzymała. I jako szampon jest bardzo dobrze. Dobrze mi się włosy myło, on mi się, włosy mi się nie przetłuszczały szybko, ich kondycja była dobra. I y, jeżeli y, wam ten zapach będzie pasował, to naprawdę szampon jest godny polecenia, jak najbardziej. Tak samo, że odżywka y, też jest w porządku. Y, Zmiękczała mi włosy, dawała taką lekkość tych włosów. Y, nie, nie czułem, żeby było jakieś takie przeciążone, ciężkie. Y, także jak najbardziej, tak. Ja zamierzam. Skorzystać jeszcze z innych produktów z tej serii RX w przyszłości. Mam je oczywiście w zapasach, też dwa rodzaje, więc zobaczę, jak mi one spasują, jeżeli chodzi o zapach. Bo jak na razie, z Oriflem to ja znam tylko serię Leo i to jest dla mnie na razie tak by numer jeden jeżeli chodzi o szampony i zacząłem teraz używać Butanicals szampon i odżywkę no i to już jest w ogóle dla mnie no, też seria która jest naprawdę wspaniała no ale to o tej serii będę mówić już pewnie w kolejnych dękach. jak na razie polecam wam ogólnie serię Herex jako bardzo dobrą do pielęgnacji włosów do mycia włosów Natomiast no, niekoniecznie ten produkt mi spasował tak do końca, tylko ze względu na zapach, że spodziewałem się bardziej takich tych zapachów czy świeżych, czy może bardziej takich kwiatowych. Natomiast ten jest taki typowo ym, kremowy, kremowy zapach, który no, nie do końca one mi wszystkie zawsze yy, pasują. Dobrze, yy, tu mam scrap do rąk. Z milgent Honey Gold. Ten skarb używałem raz w tygodniu. Zawsze najpierw robiłem sobie taki peeling stóp, i potem po tym peelingu stóp. Dodatkowo, skoro już tam traktowałem dłoni też i były, no, dłoni były narażone na peeling do stóp, no to też sobie poprawiałem. Tym y, skrabem do rąk, ze względu na to, że on ma tam właściwości różne pielęgnacyjne, dodatki i jest taki no, piękny zapach, rzeczywiście te dłonie były takie naprawdę bardzo dobrze wygładzone. No i co tu mówić? No lepiej potem już się nawet krem do rąk nakłada i lepiej y, pracuje po takim skrabie. Także polecam ten produkt. On już jest u mnie y, też w kolejce, czeka na kolejne użycie. A w międzyczasie będę używał y, skrabu do stóp i dłoni z Oriflame, y, z Avonu, y, serii Planet Spa. Także powrót do produktu, który znam. I jak już jestem przy skrabach, no to tu jeszcze chciałem pokazać właśnie ten skrab do y, stóp, serii Up Advanced, z którego jestem bardzo zadowolony i ten produkt u mnie jest zawsze y, na półce, czyli ten został zużyty. Więc na razie jeszcze będę, będzie w kolejce produkt z firmy Avon, a zaraz po firmie Avon wróci ten produkt do ponownego użycia. I tak, jak jesteśmy przy stopach, to muszę coś powiedzieć o tej serii Foodworks i Avon. Generalnie miałem taką opinię do tej pory, że poznałem produkty, Oriflame, no to wcześniej używałem produkty z Avonu, no i działały jak działały, ogólnie myślałem, że tak ma być, no ale jak już poznałem y, produkty do stóp z Oriflame, to już stwierdziłem, że niestety, ale y, w tej konkurencji produktu, e, produkty Avon w ogóle odpadają, zupełnie nie ta liga, no i gdzie nie tam gdzieś czytałem w komentarzach na innych y, 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 kanałach koleżanek, które zajmują się Avon, że właśnie są takie kremy, które jednak nie do końca są dobre w Avon. No i podano mi przykład takiego nowego z czerwoną etykietą i właśnie taki słyszałem o takim kremie na takie twarde pięty. No i rzeczywiście okazało się, że taki krem miałem w domu. On tam sobie gdzieś leżał. Mówię, no czemu nie spróbuję? I powiem, że ten krem zmienił zupełnie, jakby no zrehabilitował tutaj firmę Avon i tą linię Foodworks. Rzeczywiście z tego kremu byłem bardzo zadowolony. On zmiękczał bardzo skórę yy, całych stop, ja nawet nie traktowałem yy, tego kremu tylko na te stwardniałe miejsca, ale na całe stopy, także jak najbardziej ten produkt uważam, że działa i jeżeli kupujecie firmy firmie Avon produkty, yy, no to zachęcam do tego produktu, nawet niekoniecznie musi być na yy, jakieś twarde skórki, tylko ogólnie do stóp, bo naprawdę yy, według mojej opinii takiej subiektywnej, yy, on lepiej jest lepszy niż inne po prostu kremy. No nie wypowiadam się na temat z tego z czerwoną etykietą, bo um, raz go chyba miałem, ale tak chyba za bardzo nie byłem zadowolony z niego. Więc no, ten zdecydowanie y, produkt y, no, dorównuje kosmetykom firmy Oriflame z tej serii y, Fit Up zdecydowanie. Dalej. No to już chyba przechodzimy do buzi. I tutaj mam kilka takich kremów. To już muszę pokazać moje takie typowe popołudniówki, jak ja to nazywam. I tych popołudniówek, przepraszam, to mam dokładnie tutaj pięć. Z Faberlika najpierw omówię. Wziąłem sobie z tej serii Botanika. To jest taka linia kremów z dodatkiem naturalnych wyciągów z roślin. I tu już są takie podziały wiekowe, czyli jakby pierwszy to jest 40, plus, czyli to jest, muszę przeczytać dokładnie, to jest myszopłoch i z górski. A tutaj dla 50-latków i w górę y, to jest chmiel i rokitnik. I ogólnie y, te kremy tak, one nie są drogie, y, one nie są zbytnio takie wydajne. Bo taka tuba, ona szybko, szybko znika, to muszę powiedzieć. Więc to jakby mają więcej tych takich składników, pewnie takiego smarowidła czy wypełniaczy. Przyjemnie się jednak używa, ponieważ czuje się, że tam są te składniki, takie składniki roślinne i dlatego przyjemnie się te kremy używa. One tak się wchłaniają po pewnym czasie dopiero. I, Ale cóż, no, może takiego spektakularnego działania nie mają. Nie wiadomo jak tam powiedzmy, nie, nie wypielęgnują tej skóry, nie będą tam za bardzo pewnie usuwać te zmarszki, i tak dalej. Na pewno są dobrą, dobrymi kremami do takiej podstawowej pielęgnacji, moim zdaniem. Dobrze nawilżają, dają taki komfort. Przyjemnie się je po prostu nosi, przez pewien czas troszkę tak pachnie ta twarz. Ogólnie jest przyjemny produkt, więc na razie może do nich nie wrócę, może nie wiem, za jakiś czas. Bo tak naprawdę, gdybym nie miał innych kremów, gdybym tylko używał produktów Faberlika, to proszę bardzo, czemu nie? Jak najbardziej ta botanika, jako taki produkt, no średnia półka, jeżeli chodzi o te produkty, no to jak najbardziej jest w porządku nie są drogie, naprawdę cenowo, ale no mówię, koszt pewnie z użycia, jakby tak przeliczył, ile mniej więcej taka tubka wystarczy, na ile dni, przeliczyłby ten koszt użycia na jeden dzień, to może by wyszło jak, tak podobnie jak kremy troszkę z wyższej półki. No i cóż, dalej. Tutaj mamy Avon Defendant Repair, taka linia kremów ochronnych i z tego kremu byłem zadowolony. To jest taki właściwy, ja tak go po południu, ale też i na wyjścia różnego rodzaju, ponieważ to jest krem porządnie ochronny z SPF-50 więc ten krem mi tą ochronę dawał więc jak najbardziej chciałbym do niego wrócić. Nie wiem, chyba one są jeszcze w ofercie, być może już w innym opakowaniu ale jeżeli byłoby jakiś odpowiednik tego kremu już w Iwonie, to czemu nie skorzystałbym, bo naprawdę jest bardzo fajny kremik. I tutaj jest właśnie to jest balsam, taki łagodzący z serii Royal Velvet, czyli to jest 40 plus, taki jest marketingowy, target, czy, czy jakby grupa docelowa, ale tym bym się nie sugerował. No jak Royal Velvet, no to musi być też wyciąg, oczywiście, z czarnego irysa. I jest tutaj witamina C dodatek, więc on troszeczkę działa tak rozświetlająco, e, troszkę też i e, różne przybarwienia, troszkę tak roz, rozjaśni e, delikatny balsam. I go można stosować nawet na mm, podkłady, z tego co, co pamiętam, no ale dla, ja go używam jako taki typowy popołudniowy krem, jak gdzieś już wiadomo nie wychodziłem z domu. Chodziło o takie tylko zabezpieczenie, więc jak najbardziej się sprawdzał, był leciutki, prawie że jak się wchłonął to już nie był w ogóle wyczuwalny, że coś miałem na twarzy. Więc polecam, mam oczywiście jeszcze egzemplarz tego balsamu i będzie używany. I ostatni z kremów tych takich właśnie popołudniowych typowych, jak ja to nazywam, to jest... Bardzo podstawowy produkt Oriflame Essentials, bardzo tani produkt, krem dzienny, nawilżający z kompleksem witamin. Więc muszę powiedzieć, że zadowolony byłem z tego kremu. Naprawdę bardzo dobrze nawilżał, pięknie się wchłania. Więc nie wiem czy on ma tam chyba 8 sp, bo jak jest, nie jest oznakowane w Oriflame jaki jest filtr, to jest na pewno 8, tak z tego co wiem. Więc myślę, że jak najbardziej bym ten krem polecał każdemu jako taka podstawowa pielęgnacja. Myślę, że nawet dla nastolatek można ten krem używać, dla, nastola, dla nastolatek kupić i po prostu polecać, bo jest naprawdę delikatny, dobrze się wchłania. No wiadomo, że on tam zmarszczek nie wygładzi, no ale na pewno porządnie nawilży, bo to nawilżenie rzeczywiście czułem. I tak, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to yy, zużyłem serię Now Age Man. Na razie tutaj pokazuję tylko dwa produkty, a to z takiej przyczyny, że w jednym takim zestawie są cztery produkty. Pierwszy to jest taki żel do mycia twarzy czarny z drobinkami peelingującymi. Bardzo jest niewiele tych drobinek. No i niestety, ale zostawiłem ten produkt w domu i w tym czasie używałem tylko krem pod który jeszcze jest w dalszym ciągu u mnie na półce. Jest mega wydajny nie wiem, przynajmniej z 4 miesiące będzie używany, bo on ma zakończenie takie kulkowe i tego kremu się nakłada tą kulką tyle, ile naprawdę trzeba, więc jakbym ręką prawdopodobnie nakładał opuszkiem palców, na pewno byłby zużyty dużo wcześniej, szybciej, no a tak po prostu, no, cały czas go używa on tam sobie, także no niestety, ale te, tak to wygląda, że nie... Te wszystkich produktów z całego takiego zestawu na raz się nie znaczy na raz. W jednym czasie one się nie kończą, tak? Więc no niestety to jest jakby ten mankament, że no nie jest to tak dopasowane, te wielkości opakowania, do, do jakby takiego zużycia wszystkich naraz, To jest może cecha indywidualna, że każdy używa troszkę inaczej tych produktów. W każdym razie pierwszy krok to jest oczywiście mycie twarzy. Żel do mycia twarzy jest naprawdę bardzo dobry, ten męski, chociaż ja wolę inne to za chwilkę pokażę. Drugi krok to jest żel, znaczy krem pod oczy z taką stalową kulką, bardzo fajny, też polecam. I oczywiście tu jest energetyzujący taki nawilżający booster, czyli serum i taki żel Lotion. Jako on działa jak normalnie jako krem, tak. No więc on, ja je zużyłem, ja wiem, w półtora miesiąca troszkę szybciej niż normalnie, bo używałem i rano i wieczór, więc one mi bardzo szybko poszły te dwa produkty. I powiem tak, że jest to dobra seria. Może moje wymagania są troszkę większe, bo jednak ja do nich też stosowałem, mimo wszystko, inne też produkty, ale normalnie, taki przeciętny mężczyzna, który nie lubi takiej skomplikowanej pielęgnacji, to dla niego taka seria, a chce zadbać to dla niego taka seria jest jak najbardziej w porządku. To są lekkie, bardzo produkty, nieobciążające twarz, więc myślę, że są w porządku i myślę, że. Dla Panów taka seria jest jak najbardziej dobrze, dobrze zaprojektowana i dobrze przemyślana. Tu jeszcze wcześniej zużyłem taki krem do podoczy z firmy Avon, seria Enu Reversalist. To jest 35. takie tak jest pozycjonowany. I tu jest krem. A tu jest taki specjalny, taki wosk rozświetlający. Jego się stosuje na, właśnie, na krem, żeby troszkę te, powiedzmy, zaciemnienia pod oczami zakamuflować. Więc dla mnie to jest taki efekciarz. Niechętnie stosowałem, także on mi tutaj jeszcze został. Więc sam krem, jak najbardziej, jest w porządku. Dobrze nawilżał mi skórę pod oczami, żeby jakiś był spektakularny efekt, którego ja lubię, czyli na przykład niwelowanie cieni, czy opuchlizny, no to nie. Ale skóra była dobrze nawilżona, więc produkt jest w porządku. I tak, do yy, twarzy na dzień i na noc. To są dwa kremiki, które używałem. Yy, ostatnio, więc tak, tu z faberlika jest krem na dzień. To już jest drugie opakowanie, które kiedyś tam jeszcze używałem na wiosnę. Pierwsze oczywiście na wiosnę użyłem, teraz drugie i to jest ekskluzywna linia platinum i jej już niestety znaczy seria jest, natomiast tych kremów już nie ma w ofercie. Co jest ciekawe, to jest fajne opakowanie, jest takie, że używa się takiej pompeczki i tu na wierzchu produkt się wydostaje, więc jest to troszkę bardziej higieniczne, że nie trzeba palcami, wiecie, do opakowania sięgać, czy szpatułką, jak ktoś jest bardziej taki uważający na higienę, tylko tu po prostu się wybiera krem z tej powierzchni, więc myślę, że jest to bardziej higieniczne. Yy, niestety, czasami ta pompka tak lubi się zaciąć. W, więc o to jeszcze tam pozostałość tego kremu mi nie została wielkie jakieś ilości. Yy, produkt jest trochę drogi moim zdaniem, więc nawet jeżeli byłaby ta, były te produkty w. Dostępny, to już raczej bym nie kupił, ze względu na to, że no w tej cenie, to pewnie bym już wolał sobie dopłacić na przykład jakąś serię nowej, czy zakupić, czy może time reverse, time reversalist kupić sobie krem, który kosztuje różne 70-80 zł w promocji. Także, no ok, bez. Tak, no dobra seria, fajna, ale troszkę uważam, że cena jest przesadzona, więc aż tak ekskluzywny za bardzo nie był. Z tej serii Platinum byłem zadowolony na pewno z mleczka do oczyszczania twarzy. I, i to uważam, że jest w porządku jak najbardziej. Yy, I tu mam krem Optimals Even Out, czyli to jest ten, ta seria... Ze średniej półki z Oriflame. To jest taki ekonomiczny krem, dobra jakość, efekt działania w dobrej cenie, tak bym to powiedział. Linia, która ma też składniki naturalne składniki różne, takie wyciągi roślinne które mają odpowiednie działanie na skórę i jest to bardzo fajna seria. Bardzo mi się przyjemnie używało, piękny zapach i ten produkt, ta seria właśnie brązowa Even Out jest przeznaczona do cery z takimi przebarwieniami, nierównym kolorytem skóry. To jest tak dokładnie jaką ja mam. I jest to krem właśnie jakby dedykowany dla mnie. Natomiast powiem tak, że Efekt u mnie po jednym takim słoiku to tak nie za bardzo był widoczny, także z tego co wiem z poprzedniej kuracji, to efekt dopiero jest widoczny przy drugim, trzecim słoiczku. Porównam sobie jaki będzie efekt, ponieważ mam w planach niedługo użyć serię Nowage Bright Sublime, czyli to jest ta wiecie, najmocniejsza seria. Produktów z wyciągami z komórek ro roślin macierzystych, z komórek macierzystych roślin, um, udowodnione działanie. Więc na pewno to sobie porównam. Um, myślę, że spokojnie, tutaj już po jednym miesiącu powinien być lepszy efekt. Natomiast mówię, no Optimals to jest seria taka ekonomiczna dla tych, którzy chcą mieć produkty, które działają, um, mają dobre składniki, dobre jakościowo. Um, ale nie kosztują zbyt dużo. Dalej. No, oczywiście, kolejna pasta do zębów z Oriflame OptiFresh. To jest moja ulubiona ziołowa mieszanka. No i co tu mówić? No, produkt, który bardzo lubię. Jest to pasta, która dobrze czyści, dobrze odświeża na długo. Piękny też zapach i smak pasty taki ziołowy. Więc polecam na pewno. No też inne są dobre pasta, ale jakoś tam mi najbardziej pasuje. No i tu, o właściwie, to już nie do końca widzę, że zużyłem ale z żel podprysznic serii Botanika z Faberlika y, to już jest drugie opakowanie, które użyłem. Y, zapach typowo taki sosnowy więc to pierwsze opakowanie to tak nie za bardzo ono mi przypadło do gustu. Y, tak, no dobrze może być, ale nie za bardzo. No i tak się złożyło, że już powinienem zużyć ten produkt, już drugie, drugie opakowanie. I to już się bardziej polubiłem z tym drugim opakowaniem, nie wiem czemu. Niby to jest sosna i jeżyna, ale tej jeżyny w ogóle nie czuć w tym produkcie. Także to jest taki delikatny, sosnowy, fajny zapach yy, leśny. Yy, I teraz używam żel, kolejny, trzeci z tej serii Botanika. I powiem, że ten trzeci mi bardzo przypadł do gustu, to jest żurawinowy, więc jest taki czerwonawy kolor. Może tak nie zwracam uwagi na kolor, ale na zapach. Piękny, owocowy zapach. Także myślę, że spokojnie w dęku października pokażę Wam właśnie ten żel pod prysznic botanika żurawinowy i na pewno będę się nim zachwycał. Będę tutaj mówił, że jest w porządku i polecam. Ogólnie no, to jest seria taka z wysoką zawartością składników naturalnych. Trudno się dziwić, no bo to żelno to wiadomo, że tam większa część to jest woda, więc tam tych składników takich hmm, hmm, dodatkowych częściowo zamiast chemicznych, sztucznych no to są naturalne. Tak więc to jest chwała firmie Faberlic. I tu wracam do pięknacji twarzy i to jest mój żel do mycia buzi z serii nowej. Ten produkt jest w każdym, w każdym zestawie Nowej? i mówię o tych ogólnych takich, nie męskim, bo w męskim jest zupełnie inny produkt, ale w, dam, w tych takich no, dziewczyńskich, damskich zestawach. Więc on jest jeden, ten sam do, do wszystkich typów i to jest mój ulubiony, ponieważ on pięknie pachnie, jest delikatny i ja tego opakowania się nie pozbywam, ponieważ ja zamierzam tutaj przelać różne takie właśnie żele do mycia buzi z innych serii Oriflame czy Avon. Czy na no, jakich innych film, jeżeli będzie, będzie potrzeba użycia, a będą one bez pompki, bo naprawdę y, y, ta pompka jest bardzo dobra. Samo opakowanie jest, powoduje, że y, nakłada się produktu tyle, ile trzeba, jest bardzo wydajny. No więc myślę, że może też inne produkty, y, nawet innych linii, też będą dobrze wydajne w tym opakowaniu, bo jest naprawdę dobrze zaprojektowane. Tak, no to to jest to. I tak dalej. Mydełko z Oriflame to jest Toskan Sunset, czyli toskański zachód słońca. Bardzo przyjemne mydełko. W ogóle ta linia Discover okazuje się, że jest dobra. Te mydełka są w miarę duże, twarde. I zużywa się naprawdę dobrze do końca, ponieważ nawet jak już jest naprawdę niewielki kawałek mydełka, to on zachowuje kształt, nie zginia się, nie robi się taki jak plastelina, więc Polecam naprawdę te mydełka z tej serii jako takie po prostu no, typowe, jedne z najprostszych mydeł. No więc uważam, że i tak te mydełka z tej serii Essence Co. są najlepsze z Oriflame, więc jako średnia półka te Discover są w porządku. I tu zużyłem maseczkę w płachcie z Iwonu Jest to Planet Spa. Jestem zadowolony bardzo z tych maseczek. One są dobrze nawilżające, dobry jest wykroj tej maseczki, dobrze zaprojektowana. Więc nawet na moją męską twarz to jest troszkę większa niż damska. Jak najbardziej taka maseczka pasuje. Jest nawet taka patka, która pokazuje w której, w której strony należy ją założyć. Więc no polecam. No mimo że tam są różne warianty zapachowe i powiedzmy, które mają robić to i tamto, to uważam, że no, podstawowa zaleta takiej maseczki to jest nawilżenie twarzy. I myślę, że chyba to, o to chodzi. I kolejny produkt, z którego jestem bardzo zadowolony, to jest ta seria Essence Co. To jest moje niedawne odkrycie. No nie jest to najtańsza seria, ponieważ taki żel do mycia rągi, twarzy i w ogóle ciała, no nie do twarzy, może, może no, no też, ale spokojnie to jest do rągi, do ciała, wystarczyła mi na półtora miesiąca, ona kosztuje... Yy, około 24 do 30 zł promocji. No nie są to najtańsze produkty, ale uważam, że warto je kupić, jeżeli yy. Cenimy sobie dobrą jakość, ponieważ tak, piękne, pachnie, pachnie ta seria w ogóle. To jest niebieski kolor y, i to jest iris i szałwia. Wspaniały zapach. W ogóle te, y, ta seria charakteryzuje się tym, że zawiera naturalne y, olejki eteryczne. Y, więc jak się myje ręce, bo ja głównie no, używałem tego żelu do mycia rągi i tam y, też również czasami do mycia ciała. Pięknie pachnie, to już jest naprawdę przyjemność używania tego produktu, więc ja się tutaj będę cieszył w ogóle tą serią przez dłuższy czas, ona będzie do mnie powracała. Oczywiście nie zawsze będzie ten produkt konkretny, tylko będą też inne zapachy po prostu z innych wariantów, które już tam gdzieś sobie wcześniej kupowałem, ale jakoś tak odkładałem je na później, do, że będę używać. W tej chwili w pracy mam jeszcze y, obecnie używam magnolię i dziką figę. No to przepiękny zapach, jestem bardzo zadowolony. A ten, że skoro już się skończył, ten irys i y, szałwia, to wszedł w, w, w jego miejsce pieprz i rabarbar różowy pieprz i rabarbar też bardzo fajna seria ale już tak mniej pachnie delikatniej nie tak intensywnie niż właśnie ten, ten irys czerwony czy ta magnolia, którą mam w pracy no to, to już są serie wycofane zupełnie, bo no to są takie serie limitowane, które tam wchodzą powiedzmy pewnie na rok, czy może na półtora roku i potem po pewnym czasie one są wymienione przez inne zapachy Także polecam jak najbardziej elegancki produkt, ładnie wygląda w, w łazience. No, także luksusowy produkt, jak y, nie żałujecie tych 20 paru złotych, no to naprawdę uważam, że zachęcam. I na końcu pozostał mi balsam do ciała z serii Love Nature. I y, to jest zapach taki migdałowy. Y, ja tą serię bardzo lubię. Ogólnie, do tej pory używałem jednego takiego produktu z tej serii. To jest zapach malina i mięta. No, wspaniała, wspaniała seria, pięknie pachnąca. No, ale teraz przypadło mi w. Że tak powiem, w, do wykorzystania tego zapachu. To jest zupełnie delikatny, taki makremowo-orzechowy migdałowy zapach. Więc to jest zupełnie od bardzo aromatycznego y, produktu, jak jest Malina z miętą, do takiego łagodnego, delikatnego migdałowego. Więc ten zapach, jak najbardziej, mi też odpowiadał. Y, na pewno do niego wrócę. Co jakiś czas będę sobie po prostu te zapachy mieszał, żeby no, te, żeby po prostu je sobie przypominać. Także ja jego absolutnie um, um, nie skreślam mimo że to jest delikatny zapach i taki bardzo łagodny. I, ale właściwie powinienem też powiedzieć o tym, jakie ma działanie na skórę, bo jest um, po nałożeniu na skórę, dobrze się wchłania po paru minutach. Skóra jest miękka i praktycznie ja nie czuję, że miałem na nim balsam. Także zupełnie nie ma czegoś takiego jak mi czasami było tak, że nałożyłem balsam i potem po prostu z, czułem, że po prostu taka plastelina jakby mi schodziła ze skóry, że jest jakiś taki film i jego można normalnie ściągać. Tak więc absolutnie nie. To jest produkt, który się dobrze wchłania w skórę i mm, bardzo fajna seria. Także myślę, że te balsamy z Essence ⁇ Co i Love Nature to są jakby bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o em, taki efekt działania, więc jak najbardziej te serie będą nadal do y, używania i ben, będę z nich chętnie korzystał. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To jest jakby wszystkie produkty, które mi się udało zużyć do końca, do 28, 1 do 28 września, ponieważ no już wiem, że do 30 września nie uda mi się niczego jeszcze tak dokończyć. Zachęcam Was w ogóle do kupowania produktów w taki właśnie sposób z firm katalogowych czy z. Takiej sprzedaży bezpośredniej, ponieważ y, tu y, korzysta się z dużych obniżek cen, okazji cenowych, y, wygodne są zakupy, y, bezpieczne zakupy, ponieważ y, no, nie trzeba chodzić do drogerii i nie jest się narażonym teraz w czasie szczególnie pandemii na y, właśnie na różnego rodzaju możliwości zachorowań, no nie tylko na koronawirus, ale ogólnie, tak? więc mniej ludzi, powiedzmy, mniej tłumów, tym, tym lepiej. Zawsze można skorzystać z opinii, porady osób, które już są w, czy w klubie Oriflame, czy w klubie Avon, w Faberlicu, w farmacji. To są firmy, które ja znam, z których korzystam. Ponieważ te osoby powiedzą, dobrze, szczerze poradzą, co powinniśmy używać, nawet jeżeli ktoś nie wie, to bardzo szybko ta informacja będzie, czy produkt jest dobry, czy jest polecany, czy też nie. Także ja się nigdy nie spotkałem z taką opinią, żebym się coś poleca, co jest dobre. Okazuje się, że nie do końca. Także tu jest taka uczciwość. Spotkałem się tylko z uczciwością, szczerą opinią, z dużą życzliwością. Natomiast, no, idąc do drogeli, gdzie jest masa tych produktów, różnych firm, nie zawsze mogę liczyć na rzetelne y, porady i pomoc ze strony personelu. Y, no, wielokrotnie tak się złożyło, że po prostu idąc, pytając o coś w drogerii, no nie miałem w ogóle tej, tej pomocy takiej fachowej, więc najczęściej po prostu było proponowane to, co ta osoba w tym sklepie zna, po prostu wie. Także no niestety nawet rozmowa na temat kosmetyków różnych, czy składników, to też nie ma sensu. Po prostu te osoby są, pracują, sprzedają i tyle. Natomiast tu w przypadku tych sprzedaży bezpośredniej można liczyć na to, że ci ludzie mają duże zaangażowanie, wiedzę, chęci i taką życzliwość. Także, jeżeli nie korzystaliście do tej pory z takich produktów, a chcecie, zachęcam pod moim filmem w opisie: znajdziecie linki do rejestracji w klubie Oriflame, oczywiście rejestracja w klubie Avon. I Faberlic, także daję linki do tych trzech firm. Jeżeli macie jakieś pytania, chęci, no to proszę bardzo, proszę się ze mną skontaktować. Również daję poniżej maila i, te, i numer telefonu. Chętnie odpowiem na pytania. Także nawet jeżeli macie ochotę, także nie wahajcie się. Nie ma żadnego ryzyka, można spokojnie się zapisać, zamówić sobie próbki produkty na próbę. jeżeli wam nie spasują produkty, no to po prostu nie korzystacie i tyle. Także warto nawet po prostu spróbować tej formy zakupów. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego filmu.